Pan ma ruszyć 2 minuty. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, głosowaliśmy tutaj przed chwilą rezolucję w sprawie oceny sytuacji w Polsce, oceny praworządności w Polsce. Osobliwością tego głosowania jest fakt, że rezolucja ta nic nie mówi i nic nie wnosi na temat stanu praworządności w Polsce. Natomiast bardzo wiele mówi o stanie praworządności w Parlamencie Europejskim i w Unii Europejskiej. Otóż traktat o Unii Europejskiej nie przyznaje instytucjom unijnym praw do kontrolowania i rozstrzygania takich elementów praworządności. Są to wewnętrzne sprawy i wewnętrzne kompetencje państw członkowskich. Wobec czego Unia Europejska tym samym pokazuje, że nie troszczy się o praworządność, skoro nie respektuje prawa, jakie sobie sama ustanowiła. Nas to troszkę ośmiesza jako instytucję i kompromituje. Ja oczywiście jestem polskim patriotą i zawsze staram się bronić polskiego interesu, ale w tej chwili bronię po prostu zasad. W tej chwili wypowiadam się nie jako polski patriota, ale jako człowiek politycznej prawicy, jako człowiek, któremu elementarna prawość postępowania i praworządność nie jest obca i nie jest obojętna. Otóż prawość postępowania polega głównie na tym, że nie tylko wymagamy od innych, by przestrzegali obowiązujących im praw, ale również polega na tym, byśmy własne prawo znali, szanowali i przestrzegali. A jeżeli uznamy je za złe, to będziemy mogli je zmieniać. Ale szanujmy prawo, żebyśmy mogli wymagać od innych również poszanowania prawa. Wobec czego głosowałem przeciwko tej rezolucji, nie z racji jej treści, ale z racji samego faktu, że była ewidentnym złamaniem prawa przez Parlament Europejski i ewidentnym nadużyciem w stosunku do zasady praworządności. Dziękuję bardzo. Grazie, onorevole. Dziękuję bardzo. Pan Zachradil, proszę. Udzielam panu głosu na minutę.